Ile polskie kluby zarobiły w rozgrywkach UEFA? Ile zgarnęło Jagiellonię, Białystok, Śląsk, Wrocław, Legia Warszawa, Wisło, Kraków? Ile zarobiły i jednocześnie ile mogą zarobić w tej edycji eliminacji europejskich pucharów? Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kanał 365 Dni O Piłce przy mikrofonie Piotr Czepecki. Dziś koncentrujemy się na rozgrywkach europejskich, a więc eliminacji europejskich Pucharów i sama faza ligowa, bowiem jutro, już w czwartek, te mecze rewanżowe Legii, Jagiellonie, także Wisły Kraków. No i będziemy trzymać kciuki za nasze polskie ekipy. Natomiast dziś spojrzymy sobie na całą tą gdzieś historię Pucharową z perspektywy finansowej, bo to też jest jakby bardzo istotne. Oczywiście wiem, że gramy o prestiż, o cenę punkty rankingowe UEFA, o to, żeby też promować polski i zagranicznych zawodników, bowiem Europa to jest najlepsze okno wystawowe na świat. Natomiast trzeba też myśleć o pieniądzach, bo jest to też na pewno ważny punkt całej tej dyskusji dotyczącej europejskich pucharów. Zanim jednak zaczniemy, jeden ważny komunikat, właściwie taki apel, a więc subskrypcja kanału. Moi drodzy, nie zatrzymujemy się, 20 tysięcy subów wybiło, natomiast cały czas idziemy po więcej. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie i gorąco do subskrypcji kanału. Koniecznie kliknijcie w ten czerwony guzik na dole, a jednocześnie też sprawdzajcie inne materiały. Łapka w górze mile widziana, a wszystkie linki. Które mogą Was interesować, a więc mój Instagram, Twitter czy Patronite znajdziecie na dole pod tym filmem. A teraz czas sprawdzić, jak wygląda finansowa historia rozgrywek europejskich. Żeby sobie uporządkować dyskusję, warto powiedzieć, jak wygląda ścieżka europejska Jagiellonii Białystok, Legii czy Wisły Kraków. No doskonale wiem że Śląsk Wrocław jest poza burto natomiast też tutaj umieściłem WKS, jeżeli chodzi właśnie o to, ile tutaj zespół trenera Jacka Magiery zarobił. Natomiast zacznijmy sobie z Mistrza Polski, a więc Jagiellonii Białystok, która jutro konfrontuje się z Ajaxem Amsterdam. No nie chcę powiedzieć, że tutaj Mistrz Polski będzie skazany na pożarcie, natomiast to no nie pomogła sobie drużyna trenera siemieńca tą pierwszą porażką domową właśnie z ekipą z Holandii, no i ten rewanż w Amsterdamie może być tylko formalnością, natomiast całe szczęście Jagielonia ma zapewnione minimum fazę ligową Ligi Konferencji. Więc jeżeli spadnie w cudzysłowie w tej czwartej rundzie Linacji Ligi Europy, no to wówczas zagra w fazie ligowej tej najmniej prestiżowych rozgrywek. Natomiast cały czas mówimy o konfrontacji w Europie, co dla zespołu Jagielonia, jako ekipy, która nie ma jednak tego pochorowego doświadczenia, jest dużym wydarzeniem. Natomiast fakty, tak to mniej więcej wygląda, więc rzut oka na tę wielką kasę od UEFA z perspektywy Jagielonii Białystok. Jeżeli tutaj się wydarzy cud i Jagielonia ogra Ajax i awansuje do fazy ligowej Ligi Europy, no to wówczas ma zapewniony. 4 130 tysięcy euro Przeliczyłem sobie też od razu na złotówki Po aktualnym kursie, żebyście mniej więcej widzieli Ile to jest pieniędzy dla Mistrza Polski A więc potencjalnie to jest blisko 18,5 miliona złotych Natomiast to co bardziej realne No i niestety ten taki czarniejszy scenariusz A więc spadek do fazy ligowej ligi Konferencji Po tej porażce bądź też remisie z mam Amsterdam i wówczas Jaga Spada do fazy ligowej lig Konferencja To oznacza z kolei dla Mistrza Polski Przychód w wysokości 3 milionów 170 tysięcy euro przełączając na złotówki, to jest ponad 13,5 miliona złotych. Z kolei, co mega istotne, każde zwycięstwo, każdy remis, zarówno w fazie ligowej Ligi Europy, jak i Ligi Konferencji, jest dodatkowo premiowane, jeżeli chodzi o fazę ligową Ligi Europy. Każda wygrana oznacza 450 tysięcy euro, to jest blisko 2 miliony złotych. Z kolei każdy remis oznacza 150 tysięcy euro, więc tutaj, jeżeli jak awansuje do fazy ligowej Ligi Europy, no to zbierając cenne zwycięstwa, czy też te remisy, będzie to dla niej dodatkowy przychód. No i na sam końcu takie gdzieś historii dodatkowe, a więc bonusy, to jest przychód z tytułu rankingu 10-letniego, a także market pool, czyli tutaj mówimy o jakby historii z pieniędzmi spraw telewizyjnych, tutaj jakby nie ma dokładnej kwoty, gdyż to nie jest jeszcze określone, natomiast też warto dodać, że dochodzą do tego takie bonusy, jak kwestie marketingowe, jak przychód dnia meczowego i wiele, wiele innych, jakby ciężko też to jednoznacznie powiedzieć, ile to będzie wynosiło, natomiast możemy sobie powiedzieć wprost, że taki mecz domowy, jak ile w Europie, to jest gigantyczny zysk dla Mistrza Polski. I znów bierzemy Jagiellonię pod lupę, tym razem patrzymy i rozważamy ten taki scenariusz alternatywny. A więc jak spada do tej fazy ligowej, ligi konferencyjnej, wówczas ile wtedy zarobi zespół trenera Siemieńca? Tak to wygląda, więc awans do tej fazy ligowej, tak jak widzieliście wcześniej, to jest ponad 3 miliony euro, dokładnie 3 miliona 170 tysięcy, przeciągając na złotówki ponad 13 milionów złotych. Każda wygrana w fazie ligowej, ligi konferencji to jest 400 tysięcy euro, przeciągając na złotówki ponad 1 milion 700 złotych, z kolei każdy remis w fazie ligowej, ligi konferencji. To jest 133 tysiące euro, a więc ponad pół miliona złotych. No i dodatkowe bonusy, tak jak powiedziałem wcześniej, a więc ranking dziesięcioletni, market pool, no i przychody z dnia meczowego. Słowem, i y, tak czy siak Jagielonia dużo zarobi, i y, tak czy siak to będzie gigantyczny zastrzyk gotówki, żeby też ten budżet gdzieś usprawnić jednocześnie, żeby mieć też taką dodatkową moc na sprowadzenie na przykład nowych zawodników. Nie wiem, jak będzie wyglądała ta kolejna gdzieś saga transferowa, jeżeli chodzi o Jagiellon Białystok. Doskonale wiem, że ten, że to wypożyczenie w Wodowika się wysypało, natomiast kto wie, być może Jaga jeszcze sięgnie tutaj po, Kogoś, yy, I spłętuję sobie to okienko transferowe jeszcze jednym ciekawym zakupem. I teraz patrzymy na Śląska Wrocław, więc wicemistrz Polski. no Ta europejska przykoda była trochę krótka, natomiast też pamiętamy, jak Śląsk odpadł z tych europejskich parów no w takich dosyć dramatycznych okolicznościach, gdzie go niekoniecznie był zespołem słabszym, mowa o tej konfrontacji wyjazd domowej, a więc mecz rewanżowy z St. Galen. Natomiast tam, no mówmy się szczerze, nie pomógł sędzia. Ja o tym meczu już dużo mówiłem, także też nie chcę specjalnie się powtarzać. Natomiast patrzymy na wyczyny finansowe Śląska Wrocław, tak to wygląda, więc odpadnięcie z trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji, oznacza dla zespołu z Wrocławia przychód w wysokości 550 tysięcy euro, to jest ponad 2 miliona złotych, no i wielka szkoda, mówmy się szczerze, że ta przygoda Śląska-Wrocław nie potrwała dłużej, że tutaj WKS nie awansował, chociażby tak jak Wisła-Kraków, o czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji, że tutaj to się wszystko skończyło już na etapie trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. No i teraz patrzymy na Legię Warszawa, która ma zdecydowanie największe szanse wśród naszych pucharowiczów, by zanotować dobry wynik w czwartek, bowiem mierzy się w rewarzowym start na wyjeździe z kosowską Dritą. W pierwszym meczu było 2-0, także tutaj liczę na to, że po pierwsze zespół Gonzalo Fajo wygra, bo liczymy się punkty rankingowe UEFA, ale przede wszystkim spłętuje sobie ten dwumecz awansem do fazy ligowej. Natomiast patrzymy na to, jak wygląda historia finansowa zespołu ze stolicy Polski. A więc, jak widzicie, w tej chwili awans do fazy ligowej to jest to samo, co w przypadku Jaglina i No i też te, powiedziałbym, historie finansowe, jeżeli chodzi o fazę ligową Ligi Konferencji, tak jak w przypadku Jagi, kiedy rozważaliśmy ten czarny scenariusz, a więc tutaj też się nie ma chyba sensu się powtarzać, bo to są te same dane, natomiast jedna duża różnica, no nie wiem czy duża, natomiast pewnie znacząca, a więc zmiana wartości finansowej, jeżeli chodzi o ten ranking dziesięcioletni, bo warto powiedzieć, że Legia ma zdecydowanie najlepszy ranking wśród naszych polskich klubów, a więc ten ranking UEFA, gdzie są rozważane tylko te historie klubowe, gdyż w ostatnich latach no, zbudowała sobie niesamowicie Legia ten ranking, jeżeli chodzi o te występy w Lidze Europy. Pamiętamy tę kadencję Czesława Michiewicza, czy też tę kadencję Kosty kiedy rok temu Legia grała fenomenalnie w lidze konferencji, natomiast już sama ta faza pucharowa no, była jednym dużym rozczarowaniem natomiast fakt są takie, że tutaj Legia będzie mogła więcej zarobić od Jagiellonii, gdyż ma ten ranki letni lepszy natomiast no też pytanie, jak pokaże się zespół Goncalo Fejo w samej fazie ligowej, jeżeli oczywiście do tej fazy ligowej awansuje, bo ta przeszkoda ostatnia nazywa się Kosowska Drita no i na samym końcu bierzemy pod lupę Wisłą Kraków. Tutaj też nie zrozumcie mnie źle, bo równie dobrze mógłbym ekipę z Krakowa gdzieś tutaj rozważać i wpisywać w ten taki terminarz fazy ligowej Ligi Konferencji. zastanawiać się, ile zgarnie bia Gwiazda jeżeli chodzi o awans do tej fazy ligowej, a także każde kolejne zwycięstwo czy remis. Natomiast trzeba być też realistą i po tym pierwszym meczu i porażce 1-6, no już tylko trzeba myśleć o rywalizacji ligowej i Wisła Kraków no, na 99,9. spuentuje sobie tę historię europejską tym rewanżowym meczem w Belgii, a to z kolei będzie oznaczało, z punktu widzenia finansowego dla ekipy pierwszej ligowca przychód w wysokości 750 tysięcy euro, to jest ponad 3 miliona złotych. Tyle oznacza odpadnięcie w czwartej rundzie Ligi Konferencji. Oczywiście wiem, że Wisła -Kraków jeszcze nie odpadła, natomiast mówmy się szczerze, to w fazie ligowej Ligi Konferencji jedną nogą jest Cels Brusz, a niekoniecznie Wisła Kraków. Oczywiście do tych historii finansowych dochodzi szereg innych zdarzeń, chociażby karę od UEFA. Doskonale wiemy, jak wyglądała ta droga Legi Warszawa przed roku. No właściwie też powtarzam to wielokrotnie, co mecz, to ligi miała jakąś karę. Spowodowaną czasami historiami na trybunach, czasami wydarzeniami z, z stadionu, tak jak to było w Alkmar, Pamiętam, co tam się działo po tym meczu AZ Legia. Natomiast, no, też Wisokraków chociażby została dotknięta kilkukrotnie od UEFy, z uwagi na takie bardzo żywiołowe i gorące kibicowania. Też tego oczywiście nie wziąłem pod uwagę, bo tutaj skupiliśmy się tylko na tej kasie od UEFA, a nie na tym, co UEFa zabiera. Natomiast na samym końcu też warto powiedzieć dwa słowa na temat samego terminarza, bo pewnie jak wiecie, te rozgrywki od tego są będą troszeczkę inne. Mówię o a więc mamy fazę ligową, a nie fazę grupową. Jest też inna liczba drużyn, zarówno w Lidze Konferencji, w Lidze Europy, jak i w Lidze Mistrzów. Natomiast tutaj skupimy się na tych polskich wątkach, a więc jak wygląda terminarz odpowiednio Ligi Europa, a także Ligi Konferencji. Zacznijmy sobie od tych bardziej elitarnych rozgrywek, a więc co czeka Jagę, jeżeli oczywiście awansuje do fazy ligowej. Tak to mniej więcej wygląda, więc od początku mamy tutaj rozpisane wszystkie kolejki, a więc jest ich aż 8 w tej fazie ligowej. Zaczyna się to wszystko pod koniec września, natomiast ostatnia kolejka ligowa to jest końcówka stycznia 2025 roku. Później mamy play-offy, jedna ósma finału, ćwierć finały, półfinały. To wszystko jest rozplanowane mniej więcej od lutego do początku maja. No i ten finał, który jest zaplanowany na 21 maja 2025 roku w Bilbao. Oczywiście to nas będzie dotyczyło, jeżeli tylko Jaga awansuje do tej fazy ligowej Ligi Europy. Droga jest do tego ciężka, bo trzeba będzie tutaj ograć Ajax i gdzieś wrócić do tego do dobrego wyniku. Natomiast no to jest też tak gdzieś, powiedziałbym, pokazałem w, w kwestii formalności, żebyśmy tylko wiedzieli, jak mniej więcej wygląda ten terminarz. No i błyskawicznie. Patrzymy od razu na terminarz Ligi Konferencji, a więc co będzie czekać? No najprawdopodobniej, jak i Białystok, a także Legii Warszawa przed Wami. Terminasz Ligi Konferencji taką mniej więcej wygląda. Tutaj jest duża różnica, bowiem jest tylko 6 kolejek w tej fazie ligowej. No i warto dodać, że w ogóle cała ta faza ligowa rozpocznie się dopiero w październiku, a więc zupełnie jakby inna historia niż to, co mieliśmy przed rokiem, kiedy Legia te swoje pierwsze mecze w Ligi Konferencji rozgrywała już we wrześniu. Rozpoczyna nam się to na początku października, kończy to się nam w grudniu, a więc zamkniemy sobie całą fazę ligową w Ligi Konferencji w 2024 roku. Później faza playoff, to jest luty, następnie mamy 1,8, ćwierćfinały i półfinały rozłożone od marca do maja. No i finał, jak też widzicie na załączonym obrazku we Wrocławiu, także tutaj mamy dużo polskich wątków. No niestety śląsk nie awansuje do finału Ligi Konferencji. Była na to szansa, ponieważ WKS rozpoczyna eliminację Ligi Konferencji, natomiast teraz trzeba będzie tutaj kibicować Jagiellonię, a także Legii, by do tego finału awansowały. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o taką historię finansową. Jutro oczywiście pojawią się materiały yy, takie zapowiedziowe przed tymi meczami Legii, Jagiellonii i Wisły Kraków, podyskutujemy sobie i przeanalizujemy szanse polskich ekip, natomiast w piątek standardowo pojawi się taki materiał rankingowy UEFA, więc to będą takie podsumowania rankingowe ile nasze polskie, polskie kluby zarobiły i żeby sobie dobrze ten pucharowy tydzień spuentować, albo w piątek, albo w sobotę planuję też taki materiał z losowania bowiem już w piątek losowanie tych wszystkich faz ligowych Ligi Konferencji, Ligi Europy, Ligi Mistrzów przygotowuję też taki materiał, gdzie wytłumaczę tak pokrótce wszystkie zasady, a więc co się dokładnie zmieniło i jaka to jest dokładnie formuła więc ten nowy, to nowe rozdanie powiedzmy Ligi Mistrzów, Ligi Konferencji, Ligi Europy także to wszystko w tym tygodniu bądźcie na bieżąco, subskrybujcie kanał sprawdzajcie moje treści, bo dużo tego w najbliższych dniach, także koniecznie, żeby nic nie przegapić Musicie subskrybować kanał. Wielkie dzięki raz jeszcze za dzisiaj. Piotr Rzepecki kanał 365 na piłce. Do zobaczenia i pozdrawiam.